Cześć, to życie na słuchawkach. Za kamerą Kuba, przed wami Rodzen, a za mną Sejm. Nie, oczywiście, że nie jesteśmy kanałem związanym z polityką i o polityce rozmawiać dzisiaj nie będziemy, ale trochę jakby będziemy rozmawiać o muzyce w kontekście polityki. Zacznijmy od tego, że chcemy wam dzisiaj pokazać i przypomnieć coś strasznego. Coś strasznego, bo przez kilka ostatnich dni miałem okazję obejrzeć wszystkie teledyski związane ze spotami wyborczymi w naszym kraju. Wierzcie mi, to jest straszne, to jest przaśne, proste i mam wrażenie, że jest to naprawdę chwilami, no, nie dla inteligentnego człowieka. To zanim pokażemy wam te wszystkie polskie przaśne i straszne kawałki, to zacznijmy może jak jest za granicą. Za granicą jest różnie. Popatrzyłem sobie między innymi na Stany Zjednoczone. Tam jest tak, że są całe książki, opracowania wielkie od 1800 któregoś roku albo i wcześniej wszystkich pieśni, wszystkich piosenek, jakie kiedykolwiek pojawiły się przy wyborach. Między innymi można tu przypomnieć jakby wybory te sprzed kilku czy kilkunastu lat. Tam chyba Trump miał, na pewno Trump miał Village People i YMCA, to był jego utwór. Biden miał chyba z 5 różnych utworów, których wymieniać nie będę, bo po co? Natomiast jakby oni korzystają też z utworów, które już zastali. Jak jest w innych państwach? No oczywiście wszystko zależy od tego, jak wyglądała historia danego miejsca. Inaczej będzie w RPA, gdzie bardzo dużo piosenek oczywiście odnosi się do apartheidu. Inaczej będzie na przykład w Brazylii. W Brazylii najbardziej popularnym utworem ponoć jest, i tu muszę się wesprzeć, żeby wam powiedzieć prawidłowo tytuł. Czy prawidłowo, to nie wiem, ale mogę spróbować przeczytać. Aquarela do Brasil. Nie władam językiem portugalskim, więc przepraszam. Natomiast jest to najbardziej znany utwór ponoć dotyczący wyborów, wolności w ogóle. Ari Barroso był właściwie kompozytorem i tym, kto stworzył ten utwór. Toda canção do seu amor. To zaczynamy polskie bagienko. Jak będę wspominał o kimś, jakimś polityku, którego dany utwór dotyczył, to nie wybrałem tego ze względu na moje preferencje polityczne, czy też Kuby, a to już w ogóle, tylko wybraliśmy to ze względu na pokazanie wam jakiegoś utworu i co się z tym działo. No to zaczynamy. Top One. To był pierwszy chyba utwór, który się taki pojawił, Ole Olek, 1995 rok, wybory, i Top One zaśpiewało dla Aleksandra Kwaśniewskiego. Spróbowałem poszukać jakichś informacji, ciekawostek w ogóle na temat tych utworów i znalazłem wypowiedź szefa Top One, można by tak powiedzieć. Dobra, powiem szefa, wiadomo, że to ten najważniejszy w zespole, lider, ale szef. Dobra, szef Top One powiedział, że nie zrobił tego utworu, ponieważ popierał kandydaturę kandydata, o którym wspomnieliśmy, a zrobił to po prostu z czystych finansowych pobudek. Ole, ole, wygraj, ole, ole, na prezydenta tylko ty. Ole, ole, dzisiaj, ole, ole, wybierzmy przyszłość po raz ty. Utwór numer dwa. Kandydat Leper, Andrzej. Utwór Dokąd idziesz Polsko, zespół Ich Troje. Tutaj chyba zacytuję Lepera akurat, który kiedy pierwszy raz przedstawiał tą piosenkę, to powiedział, że do łez wzruszycie się tymi słowami. Dokąd idziesz Polsko, dokąd idziesz kraju, czy do wrót piekielnych, czy do bramy raju. 2020 rok. Utwór tutaj dla Andrzeja Dudy przy okazji wyborów prezydenckich. Powiem wam, że miałem wrażenie, słuchając tego po raz pierwszy, tak, słyszałem to po raz pierwszy, bo jakby telewizja nie jest moją mocną stroną i wszystkie te reklamy. Pierwszy raz słyszałem tekst, który mam wrażenie, że napisało 4-letnie dziecko. Jest straszny. Niestety, panowie, którzy to nagrali, muszę sobie zerknąć tylko na jedną rzecz. Bo przecież ja tego nie chcę zapamiętać. Ja mam nadzieję, że ja tego nie zapamiętam. Szymon i Jakub z Sieradza, zespół Super Twins. Oni grają disco polo na co dzień. Tak, nie jestem fanem disco polo, mimo że pewnie
połowa tańczyła na, może nie na dyskotekach, ale na weselach przy disco polo. To jest straszny utwór. Straszny, po raz 700 powtórzę. Pan Duda, Pan Duda i wszystko znów się uda. Pan Duda, Pan Duda, bo Polska liczy się. Pan Duda, Pan Duda i wszystko znów się uda. Pan Duda, Pan Duda, to przyszłość jest na plus. Two Sisters, Anita i Edyta Zabrość. Utwór przy okazji kampanii pana Napieralskiego, To on, są nas miliony. Pierwotnie to była ponoć ich piosenka, z którą wystartowały do Eurowizji, w preselekcjach do Eurowizji w Polsce. Próbowałem znaleźć ten utwór gdzieś na końcu YouTube'a, ale mi się nie udało. Dziewczyny chyba chciały się wybić trochę na tym wszystkim, na polityce. Słabo im to chyba wyszło. Potem wystąpiły w CKM-ie i tam już tylko ktoś, kto przerabiał ich zdjęcia do trochę ciała, bo no nie za dobrze wyretuszowano, a ale no cóż, nagie zdjęcia w CKM-ie były. On zmieni, to on, właśnie to on sprawi, że lepszy będzie kraj. To on zmieni, to on, właśnie to on sprawi, że to będzie twój czas. Moja wiedza polityczna nie jest pewnie jakaś fantastyczna. Samoobrona chyba jeszcze istnieje, nie? W każdym razie, kiedyś Samoobrona miała taki utwór, to ten kraj jest nasz i wasz. To chyba był nawet ich hymn. Jedyne, co mogę powiedzieć z ciekawostek o tym, że to w ogóle był plagiat czeskiej piosenki. Ten kraj jest nasz i wasz, nie damy bić się w twarz. Będziemy walczyć jak lwy i nie przeszkodzi nikt. 2009 rok. Marian Krzaklewski to nasz kandydat. No już sam tytuł utworu jest po prostu z dupy. No ale dobra. Utwór uparty jest muzycznie na utworze włoskim Santa Lucia. Autorem tekstu zaś był Piotr Pręgowski. To aktor, satyryk. No, ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobrze powinien być wam znany, jeżeli pamiętacie taki serial Zmiennicy, to on grał Hindusa o imieniu Krashan. I on tam coś tam kradł, jakieś narkotyki, coś tam robił, coś ten. To w każdym razie był on. Jak się okazało, jak sobie poczytałem, to w ogóle był też swego czasu radnym PSL gdzieś. Także w polityce maczał gdzieś swoje paluszki. Po kilku latach chyba SLD wykorzystało też fragment tego utworu przeciwko jakby Krzakleskiemu i tu Pręgowski postawił weto i chciał, żeby ten spot został zdjęty. Marian Krzaklewski to nasz kandydat. Piękny Marian, mądry Marian. Kolejny utwór, Człowiek jest najważniejszy. No tu chociaż trochę ta muzyka wychodzi z jakiegoś takiego gatunku disco polo, coś tam. To też nie dziwne, bo muzykę napisał Marcin Pospieszalski, czyli no, z takiej bardzo znanej, pochodzący muzyk, z takiej bardziej znanej muzycznej rodziny. Marcin Pospieszalski grał w takich fajnych zespołach, moim zdaniem, jak 2TM3M, czy Armia chociażby. Natomiast ten utwór, wszędzie, gdzie szukałem informacji, ponoć był śpiewany przez Katarzynę Groniec, czyli znaną chociażby z Metra. Za chwilę pewnie Kuba wmontuje wam tutaj kawałek teledysku i poproszę tutaj grzecznie Kubę, proszę cię grzecznie, w tym teledysku wyobraźcie sobie, że można znaleźć Margaret, czyli tą taką gwiazdkę mainstreamową, która gdzieś teraz coś śpiewa. Bo to nasz dom, bo to nasz dom, narodu wieś, bo dla nas człowiek najważniejszy jest, bo to nasz dom, to Polska jest, wybierzmy Kolejny utwór to rok 2005. Tytuł piosenki oczywiście już mi rozbawia totalnie, ale Polskę trzeba zleperować. Taki był tytuł, nagrali to Truba Duży. Ogólnie rzecz biorąc ten utwór to była przeróbka, taka parodia utworu z 1976 roku Polskę trzeba kochać. Polskę trzeba zleperować, zrobić remont. Kiedy władza będzie nowa, wtedy zmieni się nasz świat. Kolejny utwór,
stałem pod blokiem. To utwór, który miał pomagać w wyborach Patrykowi Jakiemu. Znalazłem w dwóch artykułach takie wypowiedzi, że no jak on mógł stać pod blokiem w Warszawie, podkreślam w Warszawie, jak on pochodzi z Opola. Stałem pod blokiem, bez żadnych analiz. Tak pomagałem, kiedy inni mnie prosili. Ci bez willi, teraz stoję tutaj znów z wami. Nie jestem przebrany i mówię o tym, co już za nami, tak. Kolejna piosenka, Paweł Kukiz. Paweł Kukiz miał taki utwór Miasto Budzi się i to był znany jego utwór. Natomiast w trakcie swojej kampanii wyborczej zmienił to trochę i zmienił tam tekst i wyszło Polska Budzi się. Polska Budzi się. Na koniec chciałem wam powiedzieć o 10. kawałku, który dziś wybrałem. Zresztą w Polsce chyba niewiele więcej by się znalazło. Natomiast o kawałku, który uznawany jest za pierwszy raz, kiedy pomieszano politykę z muzyką. Zrobił to ponoć Bogdan Smoleń, rocznik 47, zmarł w 2016. Satyryk, znany chociażby z takiego kabaretu jak Kabaret Tej. I on zaśpiewał taki utwór Pawlaków Krew. Jestem jak lew, walczę za trzech. Jak w puszce psy, ogmina drży. Za oknami zboża łan. To podsumowując. Te kawałki są w większości straszne i wołają o pomstę do nieba. 90% tekstów nadaje się po prostu od razu do zapomnienia. No a 80% muzyki podobnie. Bronią się chyba te kawałki, które tak naprawdę zostały przerobione z jakichś takich normalnych kawałków i tam tylko coś małego dodano. To było straszne, że przez tyle dni musiałem słuchać tych wszystkich tekstów, tej wszystkiej muzyki, którą wam dzisiaj przedstawiamy. Wy będziecie mieli tylko fragmenty, my mieliśmy to w całości. I jadąc tu, słuchałem najbardziej spokojnej muzy, jaką mogłem sobie wybrać. Także na dziś tam poprosimy o lajka, poprosimy o subskrypcję. Ogólnie rzecz biorąc, działamy dalej i miłego dzionka od życia na słuchawkach.